Sławomir Mentzen, imię i nazwisko znane jest w tym momencie większości młodych ludzi. Skąd wziął się jego fenomen? Może zacznę od tego, kim jest. Polski polityk, przedsiębiorca, doradca podatkowy i ekonomista. Moim zdaniem po prostu bardzo, ale to bardzo inteligentny człowiek. Na samym wstępie pragnę zaznaczyć, że nie będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, czy postulaty polityczne pana Mentzena są dobre, czy niedobre, słuszne, czy niesłuszne. W ogóle nie będziemy rozmawiać o polityce, a o marketingu. Dobrze to sobie pan Mentzen wymyślił. Moim zdaniem połączenie polityki, biznesu i social mediów to w dzisiejszych czasach coś idealnego. W głównej mierze swoją popularność zawdzięcza on swoim mocnym poglądom, kontrowersji i obecności w mediach. Ale swoją popularność wykorzystuje na wielu płaszczyznach. Przejdźmy do konkretów. Z jednej strony zarzuca mu się wiele złego, jak chociażby ksenofobiczne wypowiedzi, ale z drugiej potrafi on wygenerować miliony wyświetleń na filmach, w których się pojawia. Jego prezencja jest ostra i zdecydowana. Można by w pewien sposób nazwać ją kontrowersyjną. Jednak w polityce kontrowersja jest odrobinę odbierana inaczej. Gdy wygłaszamy mocne poglądy, zyskujemy wiele osób, które się za nami wstawia, a jednocześnie pojawia się wielu wrogów, którzy się z nami nie zgadzają. Dlatego właśnie granie na silnych emocjach nie jest rzeczą obcą dla marketingu politycznego, a wręcz bardzo pożądaną. Pan Mentzen sam przyznaje, że dla niego jest to coś normalnego i naturalnego. Jest to jedna z taktyk, którą trzeba po prostu podjąć. Celowo wzbudza po prostu kontrowersje. Strategia jest prosta. Mocne hasła i kierowanie ich do młodzieży, dobrze poznanej i scharakteryzowanej, to taktyka, która w dużej mierze nie ma na celu budowania nowego zasobu fanów, a umacnianie relacji z tymi obecnymi, tak by zbudować jakby najwierniejszą widownię, która pójdzie za nimi w ogień. To jest to, o czym mówiłem właśnie w filmie w kontekście celebrytów. Uwaga użytkownika w social mediach coraz bardziej rośnie, czyli twoja uwaga. To, że ty oglądasz ten film, to jest jakaś wartość i ona cały czas rośnie, ona będzie cały czas rosła. I tutaj pan Mentzen moim zdaniem bardzo mądrze robi, bo nie zależy mu, żeby dotrzeć nie wiadomo do jak szerokiej grupy, a właśnie budowanie tych relacji z tymi osobami, które pójdą za nim w ogień. Spójrzmy na takie słowo jak lewak, które stało się obraźliwe, mimo że samo w sobie obrazą nie jest. Ten język jest bardzo emocjonalny i buduje od razu pewną narrację. Jest to polaryzacja, stworzenie podziału. Po jednej stronie mamy nas, tych mądrych, racjonalnych, dobrych, a po drugiej stronie są debile i idioci. Wszystkie działania mają na celu budowę społeczności i pewnego rodzaju przywiązanie. Jeśli nie jesteś z nimi, bądź z nami. Dołącz do nas. Swojego czasu popularne były w internecie kompilacje z tak zwanych masakracji czy orania, które zdobywały ogromną liczbę wyświetleń. Wtyka pan nos w zupełnie nie swoje sprawy. Dla wielu osób jest to pierwszy kontakt z panem Mentzenem. W takich kompilacjach pan Sławomir bohatersko pokonuje przeciwników w dyskusjach słownych. Jeżeli ja chcę iść na piwo i barman chce mi to piwo sprzedać, to absolutnie to nie jest pana sprawa i to nie jest pana interes, czy my to możemy zrobić, czy my tego nie możemy zrobić. I próba ograniczenia tego jest ograniczeniem podstawowych praw obywatelskich. To powoduje, że ludzie odbierają go jako silnego lidera. Wątek ten widoczny jest też w innej działalności pana Mentzena. Otóż wykazuje on bardzo dobre zrozumienie, że najcenniejszym i najlepszym, co ma do zaoferowania, jest on sam. Stąd bardzo mocna promocja marki osobistej. Występuje on na wielu kanałach na polskim YouTube. Maciej Wieczorek, Kanał Sportowy, Daniel Siwiec, Przygody Przedsiębiorców, Do Roboty, Kuba Midel, Namzależy.pl, High Five i wiele innych. Każdy taki wywiad z panem Sławomirem osiąga setki tysięcy wyświetleń. Poza kanałami wymienionymi wyżej, pan Sławomir współpracował nawet z taką osobą jak Karol Fris Wiśniewski, który odpowiada za stworzenie jednego z największych kanałów na polskim YouTubie. Wiele marek osobistych w polskim internecie o tym marzy. Powiem szczerze, że sam o tym marzę. Wydaje mi się, że gdyby nie fakt, że pan Mentzen jest kontrowersyjnym politykiem, raczej nikt nie zapraszałby zwykłego doradcy podatkowego na swój kanał. Co wy o tym myślicie? To może też warto po prostu wziąć się za politykę. Dzięki takiej promocji swojej działalności pan Mentzen tworzy wizerunek specjalisty i fachowca. Kogoś, kto przede wszystkim dba o treściwość swoich wypowiedzi i działań, a do tego jest osobą, która ma kompetencje, by zajmować się pewnymi sprawami. To bardzo cenne cechy w tworzeniu swojego wizerunku, zwłaszcza w polityce, gdzie bycie merytorycznym i doświadczenie są bardzo mile widziane. A jeszcze cenniejsze jest to, jak to wszystko jest ładnie opakowane. A w tym przypadku jest to niemal modelowy przykład strategii sprzedaży polityka, gdzie główny nacisk komunikacji kładziony jest na to, jak odbierany jest polityk, a nie cała partia. Ja długi czas nie wiedziałem, do jakiej partii pan Sławomir należy, ale darzyłem go sympatią, w sensie sympatią taką sprzedażową, no bo zobaczyłem, że
że jakby to, co robi, ma sens, strategię, efekty. Więc pomyślałem, no kurczę, ciekawe do jakiej partii on należy. Jest to działanie w pełni celowe i wzmacniane właśnie poprzez częste występy. Pan Mencen pojawia się w internecie z wypowiedziami budującymi obraz merytorycznego kandydata oraz kogoś, kto zna się na finansach, ekonomii i podatkach. Jest specjalistą i nie pozwala nam o tym zapomnieć. Podkreśla to całą swoją prezencją, ale przede wszystkim podkreślają to za niego jego fani. Bo on o nich dba, a nie jak robią to celebryci, o których nagrałem ostatnio film. Częsta komunikacja, organizacja spotkań, jak chociażby piwo z Mencenem, czy dość niestandardowa obecność na social mediach i w okolicy. Pan Mencen jest też specjalistą w byciu po prostu zabawnym człowiekiem. Widzimy to chociażby przez dystans do swojej osoby, którego dowodem mogą być liczne memy, luźne zdjęcia, czy produkcja gadżetów i merchu. Produktami pana Mencena możemy obwiesić dom, możemy ubrać się w jedną z koszulek, a nawet napić się piwa z browaru Mencen. A to wszystko podczas lektury jego książki Filozofia XD. Jego marka osobista jest wykorzystywana stosunkowo mocno, a do tego kierowana jest do osób, które dobrze ją rozumieją. Wszystko to buduje postać z dystansem do siebie, która jest jednocześnie ciekawa i kompetentna. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Przyglądając się tym działaniom, mamy poczucie, że gdzieś już to widzieliśmy. Czy pamiętacie jeszcze Janusza Korwin-Mikke? Była to podobnie budowana postać, ale chyba tyle pieniędzy nie zarobiła, co pan Mencen. Jednak przypadek pana Mencena jest trochę inny. Nie tylko buduje swój polityczny kapitał, ale przede wszystkim swoją markę osobistą. Kieruje swój przekaz do ludzi młodych, którzy, jak sam przyznał, mogą być jego klientami w przyszłości. Jak ktoś teraz ma TikToka i ma 16 lat załóżmy, to on za 10 lat będzie miał 26 lat i jest już moim klientem. Bo dla niego wizerunek w polityce jest wart tyle samo, co pozycja jego i jego kancelarii. Ten miks działa bardzo dobrze, ponieważ tworzy wizerunek lidera, osoby doświadczonej, która ma obycie ze światem. I dlatego ludzie ufają panu Mencenowi i gotowi są, aby bronić go w internecie przed różnymi atakami. Zaobserwować dało się to po odcinku Hate Parku z jego udziałem, gdzie jego występ oceniany był różnie, co nie przeszkodziło jego fanom wstawić się za swoim idolem. Warto wspomnieć też o tym, że pan Mencen często komunikuje się ze swoją widownią poprzez działania. Widoczne jest to chociażby w najnowszym piwie pana Mencena, które nazywa się White IPA Matters. Oczywista gra słów nawiązująca do ruchu Black Lives Matters, a raczej do ich oponentów. Sławomir Mencen to postać niezwykle mocno zarysowana, o dobrze zdefiniowanych poglądach, doświadczeniu i świadomości własnego wizerunku, który nie ma problemów ze stosowaniem różnych sztuczek, czy wręcz wzniecaniu pewnych kontrowersji swoimi zachowaniami. Jest to wręcz rzecz pożądana, ponieważ tworzy bardzo silne emocje, a te konsolidują i łączą grupy ze sobą tak, by były one gotowe działać i pomagać w realizacji celów, czy to politycznych, czy osobistych. Takie osoby zarówno oddadzą swój głos, jak i zakupią koszulkę, plakat czy książkę, a jeśli planują własną firmę, to pewnie chętnie oddadzą sprawy podatkowe w ręce kancelarii. Na pewno o postaci pana Mencena można by mówić dużo więcej, jednak nie on jeden jest kimś, kogo analizę można by przeprowadzić na tym kanale. Jeśli chcecie zobaczyć opracowania jakiejś innej postaci, dajcie znać w komentarzach. Ja wam dziękuję za wasz czas, mam nadzieję, że odcinek się spodobał i widzimy się już w kolejnym. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!